Dzień dobry, nazywam się Szymon Boszny i z dumą prezentuję Wam mój nowy podcast jako rozwinięcie kanału na YouTubie, w którym prezentuję różnego rodzaju filmy z ćwiczeniami, technikami i sposobami, jakie można wykorzystać do tego, żeby trenować skuteczniej, lepiej, bezpieczniej i w ogóle, żeby być zdrowszą osobą. W ostatnim podcaście opowiadałem o tym, w jaki sposób można zacząć trenować, a tematem dzisiejszego będzie skuteczne budowanie masy mięśniowej. Jest to nagranie w postaci live'a, w czasie którego odpowiadam na pytania, które zostały mi zadane wcześniej. A uwierzcie mi, jest totalnie przeładowany najświeższą wiedzą naukową, więc warto tego słuchać. Pozwolę sobie rozpocząć już tego live'a o wdzięcznie brzmiącym tytule Jak budować masę mięśniową, nie tylko w wakacje. Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że okres wakacyjny, który hipotetycznie powinien być okresem obfitującym w upalne dni, nie jest okresem idealnym do budowania masy mięśniowej. Natomiast każdy dzień jest dobry ku temu, żeby nauczyć się tego, w jaki sposób skutecznie można ćwiczyć, w jaki sposób skutecznie można jeść, aby tą masę mięśniową budować w różnych okresach roku. I teraz dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za wszystkie pytania, które wysłaliście mi na Instagramie. Ja wybrałem takie najciekawsze z nich i wybrałem te, które mogłyby być ciekawe dla jak najszerszego grona słuchaczy i udzielę odpowiedzi na te pytania na forum po to, żeby każdy z Was mógł wyciągnąć z nich troszeczkę wiedzy, która przyczyni się do tego, żeby więcej masy móc budować w treningu własnym lub treningu podopiecznych. I teraz w tym live zostaną poruszone oczywiście zarówno tematy treningowe, jak i tematy dietetyczne, bo nie można budować masy ani bez treningu, ani nie można tejże masy budować bez odpowiedniej, racjonalnej, zbilansowanej diety. Pytanie pierwsze, które może być pytaniem trywialnym, ale jest pytaniem bardzo dobrym. Maciej Wołoszyn pyta, w jaki sposób ułożyć efektywnie ćwiczenia FBW? I teraz, FBW to jest taki rodzaj treningu, który niewątpliwie zyskuje bardzo dużą popularność. W internecie oczywiście można znaleźć wiele odpowiedzi na ten problem, jak skonstruować trening FBW, natomiast to wcale nie jest takie łatwe, bo można by oczywiście założyć, że masę mięśniową buduje się ćwiczeniami złożonymi, wielostawowymi, z których najważniejsze jest przysiad, martwy ciąg, wyciskanie, OHP, podciąganie na drążku i na tych ćwiczeniach można tą masę zbudować. Tak, ja się oczywiście podpisuję rękami, nogami, wszystkimi możliwymi członkami pod tą tezą, natomiast żeby trening FBW był skutecznym, on musi nieść odrobinę więcej treści. Konstruując trening FBW, warto byłoby rozpocząć od zastanowienia się, jakie ruchy powinny być wykonywane w treningu po to, żeby całe ciało mogło sobie pracować w sposób optymalny. Kartki w dłoń, notesiki w dłoń i teraz, żeby stworzyć dobry trening FBW, czy w ogóle trening jako taki, i to głównie pod kątem budowania masy mięśniowej, ale też pod kątem utrzymania zdrowia, to należy wykonywać takie ruchy jak wykrok, takie ruchy jak przysiad, takie ruchy jak wyprost biodra, to jest szczególnie ważne z punktu widzenia zdrowego kręgosłupa, takie ruchy jak push, czyli pchanie, i to zarówno horyzontalne i wertykalne. Tak samo należy kolejny ruch stosować, czyli pull, czyli ciągnięcie. Kolejnym ruchem jest chodzenie czy przenoszenie obciążenia gdzieś w dal. Kolejnym ruchem czy kolejną
kolejnym elementem, na którym trzeba się skupić, są ćwiczenia brzucha i kolejnym elementem ćwiczenia stabilizatorów, ogólnie pojętych kręgosłupa, barków, bioder, kolan i tak dalej, i tak dalej. Z tego względu, że dobry trening nie powinien mieć tylko i wyłącznie tej komponenty budowania masy mięśniowej, tylko przede wszystkim to musi być budowanie połączone z mądrym treningiem wzmacniającym ciało kompleksowo. Czyli wykrok, przysiad, wyprost biodra, pchanie horyzontalne i wertykalne, ciągnięcie horyzontalne i wertykalne, chodzenie z obciążeniem, ćwiczenia brzucha, ćwiczenia stabilizatorów. I teraz jeśli tak sobie skonstruujecie plan treningowy FBW lub dwa kolejne z naprzemiennie występującymi ćwiczeniami, no to stworzycie sobie plan dosłownie idealny. Czyli takim idealnym planem, który mógłby budować masę mięśniową, to będzie jako wykrok różnego rodzaju wykroki, zakroki ze sztangielkami, ze sztangą lub jedno z moich absolutnie ulubionych ćwiczeń na kończyny dolne, czyli split squat lub ewentualnie przysiady bułgarskie. Jako drugie ćwiczenie przysiad, obojętnie high bar, low bar, front squat, goblet squat i tak dalej. Ważne, żeby te ćwiczenia zmieniać. Jako wyprost biodra, no tutaj niezmiennie królujący hip thrust dla kobiet, glute bridge dla mężczyzn lub odwrotnie. Tutaj nie będę nikomu nic sugerował. Natomiast to jest ćwiczenie, które jest absolutnie niezbędne po to, żeby budować masę mięśniową. Jeśli chodzi o push, horyzontalne, wszelkiej maści, wyciskanie sztangielek na płaskiej, wertykalne, wyciskanie sztangi lub sztangielek w górę, żeby to było ćwiczeniem angażującym barki. Jeśli chodzi o pull, tutaj podobnie. Jako pull horyzontalny wiosłowanie sztangą, jako pull wertykalny podciąganie na drążku. Jeśli chodzi o przenoszenie obciążenia, no tutaj idealnym ćwiczeniem jest spacer farmera w różnych wariantach lub inny spacer farmera, który absolutnie uwielbiam. Bierzecie sztangielki, wyciskacie je nad głowę i w tej pozycji przechodzicie 50 kroków. Fantastyczne ćwiczenie, które zwiększa stabilizację wszystkich mięśni ciała. Kolejny brzuch. Tutaj może ponieść Was finezja. Jeśli chodzi o brzuch, oczywiście wszelkiej maści ćwiczenia angażujące jakby dwa elementy pracy brzucha, czyli i izometrię jako planki, ale też dolną część brzucha, czyli na przykład leg raises, albo wznoszenie nóg w zwisie na drążku, albo ćwiczenie, które ja osobiście uwielbiam, jako zaczerpnięte z crossfitu, czyli toast to bar, ale oczywiście bez keepingu, czyli wykonywane bardzo statycznie. Jeśli zwisacie na drążku i podnosicie nogi do góry i starajcie się przy tym dotknąć stopami drążka, macie absolutnie mega najlepsze ćwiczenie na brzuch, jakie istnieje. Oczywiście to jest dla osób, które są troszeczkę bardziej zaawansowane i silne. No jeśli chodzi o ćwiczenie stabilizatorów, tutaj jest tego bardzo, bardzo dużo. No chodzi o to, żeby zarówno stabilizaty barków, kręgosłupa, szyi, bioder, kolan były silne. Jeśli w taki sposób skonstruujecie sobie plan treningowy, możecie być pewni, że będzie on przynosił efekty, szczególnie jeśli w dalszej części nałożycie na to i odpowiednie ciężary, ale też odpowiednią ilość zmienną powtórzeń i na pewno to będzie bardzo, bardzo dobre. A ja tymczasem przechodzę do drugiego pytania, równie ważnego jak trening. Koza Fej spytał, jaka dieta w budowaniu masy mięśniowej? Bartek Radwański spytał z kolei, jaki rodzaj diety będzie lepszy w budowaniu masy mięśniowej? I generalnie tych pytań o budowanie masy mięśniowej było bardzo, bardzo dużo. Jest takie przepiękne powiedzenie, że jakość diety musi dorównywać jakości treningu. Oczywiście można to odwrócić, że jakość treningu musi dorównywać jakości diety. Natomiast no, mówi się, że dieta to jest podstawa i oczywiście tak jest. Natomiast jeśli chodzi o budowanie masy mięśniowej, to sama dieta to jest taki temat, który jest troszeczkę traktowany po macoszemu, bo o tyle, o ile bardzo dużo mówi się o diecie, rozkładzie makroskładników i o tym, ile należy ująć kalorii w momencie, kiedy ktoś chce się odchudzać, to w przypadku budowania masy mięśniowej nie ma już aż tak wielu dostępnych badań. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że
odpowiednia ilość kalorii to jest absolutna podstawa. I teraz, jeśli chodzi o spożycie kalorii, to ja do tego nawiążę za chwilę. Natomiast jeśli chodzi o spożycie konkretnych makroskładników, no to w przypadku tłuszczów no, powinno to być od 0,5 do 1,5 grama na kilogram masy ciała lub, mówiąc inaczej, od 20 do 35% ogólnie przyjmowanych kalorii. Jeśli chodzi o węglowodany, no to jest od 3 do 5 gramów lub więcej. Jeśli jest to konieczne, bo zapotrzebowanie kaloryczne jest też większe. Natomiast jeśli chodzi o białko, no tutaj tych danych jest dużo różnych, czasem się wykluczających. I teraz ogólnie mówi się, że spożycie białka w przypadku osób oczywiście trujących naturalnie powinno wynosić od 1,6 do 2,2 grama na kilogram masy ciała. W przypadku osób znowu niedopingujących się, taka górna granica normy wyznaczona przez badania to jest 2,56, ale też nie ma sensu specjalnie do tej granicy dochodzić. I teraz jeśli chodzi o spożycie białka, no to tutaj te widełki wynoszą od 1,6 do 2,2. Pytanie, ile w takim razie jeść? Czyli trzymać się dolnych widełek, czy trzymać się górnych widełek? I tutaj odpowiedź na to pytanie też nie jest aż tak trudna, bo okazuje się, że zapotrzebowanie na białko jest zmienne w zależności od stopnia wytrenowania. Mam nadzieję, że nie zabiję ćwieka wielu z Was, natomiast dostępne badania zdają się wskazywać na to, że człowiek potrzebuje białka odwrotnie do swojego stopnia wytrenowania, czyli im ktoś jest mniej wytrenowany, tym tego białka potrzebuje więcej, a im ktoś jest bardziej wytrenowany, to tego białka będzie potrzebował mniej. Czy jeśli ktoś jest na początku swojej przygody z siłownią, powinien trzymać się tej górnej granicy, tych górnych widełek, czyli 2,2, czasem może to być nawet troszkę więcej niż 2,2 grama białka na kilogram masy ciała. Natomiast osoba, która jest już bardziej wytrenowana, ze względu na to, że jej metabolizm jest pracującym bardziej optymalnie, ze względu na to, że obrót białek jest korzystniejszy i łatwiejszy do zorganizowania przez ciało, to może się spokojnie trzymać tej dolnej granicy normy, czyli spożywać 1,6 grama białka na kilogram masy ciała. Mam nadzieję, że słuchający mnie kulturyści nie pogniewają się za te herezje, które prawię, bo jednak cały czas jest tendencja do tego, żeby stosować w diecie więcej białka, więcej. Natomiast okazuje się, że no niekoniecznie jest to wskazane i to jest szczególnie fajne dla tych wszystkich z nas, którzy nie mogą, nie powinni lub nie są w stanie spożywać większej ilości białek. Tutaj oczywiście ukłon w stronę wegan, wegetarian, których dieta no nie jest w stanie być tak przyładowaną białkiem, jak dieta osób, które odżywiają się w sposób, no nie chcę mówić zróżnicowany czy zrównoważony, ale stosujących po prostu, jedzących wszystko. Warto byłoby zauważyć, że masa mięśniowa to jest taka tkanka, która nie jest specjalnie kaloryczna. I teraz gdybyście spojrzeli sobie na człowieka z punktu widzenia powiedzmy lwa, który chciałby go zjeść, to tkanka tłuszczowa, czy kilogram tkanki tłuszczowej będzie dostarczał temu agresorowi 7700 kalorii na kilogram. A tłuszcz z tego będzie stanowił tam 85-87% energii. Natomiast tkanka mięśniowa to jest tkanka, która jest zdecydowanie mniej kaloryczna i 1 kg masy mięśniowej człowieka dostarczałby 1200-1250 kalorii. Z tego względu, że tkanka mięśniowa jednak zbudowana jest w 75% z wody, a tylko 20% z niej jest zbudowanych z białka. Dlatego, żeby budować masę mięśniową, hipotetycznie, gdyby obciąć tutaj jakby wszystkie procesy metaboliczne niezbędne do budowania tej masy mięśniowej, nie będzie wymagała aż tak dużej ilości kalorii. Natomiast nie można aż tak uproszczać całego tematu. Z tego względu, że człowiek, żeby budował masę mięśniową, będzie potrzebował o wiele więcej kalorii. Jest taki problem, który boryka mniej więcej
połowę z osób, z którymi mam przyjemność pracować. I to jest taki problem, który polega na tym, że jem i ćwiczę, a nie jestem w stanie budować masy mięśniowej. No i tutaj bardzo często problemem jest właśnie dieta. Bo znowu, o ile większość z nas nie ma większych problemów metabolicznych, zapaści, wierzymy w te wszystkie somatotypy, natomiast bardzo często jest tak, że ilość kalorii, która jest stosowana w okresie budowania masy mięśniowej, jest po prostu niedopasowana i nieadekwatna do wysiłku, który się podejmuje. Tutaj były takie bardzo ciekawe badania prowadzone, które wskazały, że istnieje coś takiego jak spontaniczna aktywność ruchowa, czyli to jest ta cała aktywność ruchowa, która jest wykonywana w ciągu dnia, taka jak wstawanie, chodzenie, chodzenie po schodach, pójście do samochodu, gestykulowanie. I wyobraźcie sobie, że gdybyśmy wzięli dwa typy ludzi, jedni, którzy absolutnie nie ruszają się w nadmiarze, i drugich ludzi, którzy uwielbiają się ruszać, to w ciągu jednego dnia różnica energetyczna zużywana przez te dwie grupy ludzi będzie na poziomie 1,5, czasem nawet do 2000 kalorii. Czyli 2000 kalorii dodatkowo będą zużywały osoby, które bardzo dużo się ruszają. Gdyby nałożyć na to jeszcze metabolizm, czyli dla, hipotetycznie, trzymajmy się, dla mężczyzn to będzie mniej więcej plus minus 300, 1800 kalorii. Na to jeszcze będą nakładać się kalorie zużywane w czasie treningu i na to jeszcze nałożą się kalorie, które są niezbędne do tego, żeby doprowadzić do surplusu energetycznego, to może się okazać, że żeby budować masę mięśniową, czasami będzie potrzebne 4, 4,5, 5 tysięcy kalorii. I to nie mówię wcale o ludziach, którzy są bardzo duzi. Natomiast były też prowadzone badania, które pokazały, że u niektórych osób drastyczne zwiększenie ilości kalorii będzie powodowało też drastyczne zużywanie kalorii. I to jest też być może odpowiedź na pytanie tych wszystkich właśnie chudych ludzi, którzy jedzą bardzo dużo, a nie są w stanie schudnąć. Dodatkowo zwróćcie uwagę na to, że w przypadku dietetyki to nie jest tak, że jeśli coś ma 100 kalorii, ja to zjem, to dostarczam do ciała 100 kalorii. Bo jest jeszcze efekt termiczny pożywienia, jest jeszcze ilość kalorii, które musi być spalone, żeby to przetrawić. W przypadku białka na przykład, jakby ilość kalorii, które będzie użyta do strawienia 100 kalorii z białka, czasem będzie dochodzić do 30%. Dodatkowo, jeśli ktoś ma na przykład problemy z jelitami, to może się okazać, że mniej kalorii będzie się wchłaniało. I okazuje się, że u ludzi, którzy mają problemy z wchłanianiem, to czasami nawet 500 kalorii z pożywienia nie zostanie wchłonięte. Ok, czyli teraz, jeśli będziecie ustalali sobie wydatek energetyczny, to warto byłoby policzyć, ile faktycznie kalorii będzie się zużywało. Z tego względu, że też były prowadzone badania, które pokazały, że drastyczne zwiększenie kalorii u ludzi, którzy chcą budować masę mięśniową, nie będzie wpływało specjalnie mocno na budowanie tejże masy mięśniowej. I okazuje się, że jeśli kalorie zwiększy się mniej więcej o 5-10%, to nie będzie to przekładało się na wolniejsze budowanie masy mięśniowej, specjalnie wolniejsze w stosunku do drastycznego zwiększenia kalorii, na przykład o 20-30%. Do czego zmierzam? Jeśli ktoś chciałby teraz budować masę mięśniową, to powinien wyliczyć sobie kalorie w taki sposób, żeby dostarczając dodatkowej energii, dostarczyć jej troszeczkę na plusie, ale nie bardzo na plusie. Teraz kiedyś, jak ja zaczynałem ćwiczyć, założenie było takie. Jak buduję masę mięśniową, to mam jeść tak dużo kalorii, żeby zbudować jak najwięcej masy mięśniowej, po to, żeby zbudować po prostu kilogramy masy, a potem coś się wytnie. No, teraz tendencja jest troszeczkę inna, z tego względu, że już nie robi się tak zwanej świniomasy, tylko dąży się do tego, żeby ta masa mięśniowa, którą się buduje, była mniej więcej dobrej jakości. I teraz też były prowadzone bardzo ciekawe badania, które pokazały, że drastyczne zwiększenie kalorii wpłynie w bardzo nieznaczny sposób na wzrost możliwości budowania masy mięśniowej, ale doprowadzi do drastycznego wzrostu budowania tkanki tłuszczowej. No to dlatego okazuje się, że optymalną ilością surplusa kalorycznego
będzie od 5 do 20% i znowu w zależności od stopnia wytrenowania. Okazuje się, że osoby, które są początkujące, powinny mieć ten surplus większy, czyli osoby, które dopiero zaczynają ćwiczyć albo mają niską masę własną, albo mają małą masę mięśniowej, to powinny stosować surplus na poziomie od 10 do 20%. Czyli jeśli metabolizm i trening zużywają u tej osoby na przykład 3000 kalorii, no to powinny zwiększyć od 3300 do 3600 kalorii. Natomiast okazuje się, że u osób, które są bardziej wytrenowane, nie ma sensu zwiększać aż tak drastycznie, i u osób, które są większe, trenują już parę dobrych miesięcy czy parę dobrych lat, to takich osób surplus kaloryczny powinien wynosić od 5 do 10%. Z tego względu, że znowu, tak jak powiedziałem wcześniej, obrót białkiem jest bardziej zoptymalizowany. Czyli u osób, które są wytrenowane, ciało lepiej sobie radzi z przetwarzaniem białka tego, które jest w ciele, i to jakby w równie skuteczny sposób buduje masę mięśniową. No, należy też pamiętać o tym, że każdy nadmiar szkodzi. Czyli znowu, osoby początkujące, większa ilość kalorii, osoby, które są mocno wytrenowane, mniejsza ilość kalorii. Ja oczywiście, zwróćcie uwagę na to, że mówię cały czas o osobach, które są naturalami, czyli nie stosują jakichś środków dopingujących, które będą w drastyczny sposób zmieniały poziomy i aktywność hormonów w ciele. Mariusz Cirocki zadał pytanie, które jest niejako rozwinięciem tego, o czym mówię. Pyta, jaki posiłek po treningu, czy węgle białko, czy posiłek białko tłuszcze? No, oczywiście jest tylko jeden rodzaj posiłku, który należy spożyć po treningu, i to jest posiłek oparty przede wszystkim o węglowodany lub ewentualnie węglowodany i białka. Oczywiście są osoby, które są na ketozie, czy lubią diety niskowęglowodanowe, i one powiedzą, że białka tłuszcze. Natomiast no, nie oszukujmy się, ale z punktu widzenia znowu zdrowia i większości ludzi, którzy odżywiają się w sposób bardziej ogólny, to jednak węglowodany powinny stanowić główne źródło energii. Z tego też względu, no, że jednak w czasie wysiłków beztlenowych, które jednak dominują w czasie wykonywania treningów siłowych, węglowodany są głównym źródłem energii. Dodatkowo, węglowodany spożyte po treningu jednak najlepiej uzupełniają zapasy glikogenu. Po treningu ten glikogen absorbuje się bardzo, bardzo szybko. Czyli teraz po treningu należy spożyć przede wszystkim posiłek węglowodanowy lub ewentualnie białko-węgle. Były też poszukiwania tego, czy faktycznie po treningu należy spożywać białka. Natomiast no, też nie ma specjalnie badań, które potwierdzały, że tak, w ciągu, nie wiem, 20, 40, 60, 120 minut po treningu trzeba spożyć białko, bo nie ma takiej zależności. Węglowodany tak, z tego względu, że w czasie treningu siłowego, ponieważ węglowodany są głównym źródłem energii w treningach beztlenowych, ciało zużywa duże ilości węglowodanów, to te węglowodany trzeba uzupełnić. I te węglowodany w postaci glikogenu mięśniowego i wątrobowego są uzupełniane. I teraz zwróćcie uwagę na to, że po treningu węglowodany uzupełniają glikogen w ciągu 48 godzin, czyli jak skończycie trening w poniedziałek o 18, to wasze ciało uzupełnia zapasy glikogenu aż do środy do godziny 19. Dlatego te węglowodany jednak będą tutaj niezbędne i one będą stanowiły jakby bardzo dużą wartość w ogóle w kontekście regeneracji. Adam Górka. Przebudowanie masy mięśniowej. Czy lepiej trenować na nieco większych obciążeniach, w mniejszych ilościach powtórzeń, czy mniejszy ciężar, a więcej powtórzeń? Adamie, generalnie istnieje kilka różnych sposobów budowania masy mięśniowej, no i faktycznie każdy z nich jest dobry. I teraz, ponieważ zarówno można budować masę na dużych powtórzeniach, jak i na małych powtórzeniach, ale na małych ciężarach, ale z dużą ilością powtórzeń, to warto jest jednak mieszać te wszystkie treningi. Dlatego ja osobiście uwielbiam i od dłuższego czasu sam stosuję takie treningi, w których to jest pomieszane, czyli zarówno stosuję duże ilości powtórzeń u mnie i moich podopiecznych, jak i duże ilości powtórzeń połączone z innym ćwiczeniem, które ma mniejszą ilość powtórzeń. I to jednak sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Dawid, co myślisz o budowaniu masy mięśniowej przy równoczesnej próbie spalenia nadmiaru tłuszczu i tak zwanej rekompozycji? Wiecie co, ja zdaję sobie sprawę, że ja nagrałem materiał o rekompozycji i no, jednak sporo ludzi się z nim zapoznało. I teraz
jakby powtórzę, rekompozycja jest możliwa, ale żeby rekompozycja, czyli wzrost masy mięśniowej przy jednoczesnym ubytku tkanki tłuszczowej miała miejsce, to muszą zachodzić dwa czynniki. Pierwszy z tych czynników to jest osoba, która podejmuje się tego, jest początkującą, lub osoba, która podejmuje się tego, jest osobą otyłą i zaczyna. I w takich przypadkach faktycznie jest możliwość, że dojdzie do zjawiska rekompozycji, czyli budowania masy i spalania tłuszczu. Natomiast w znacznej większości wypadków, o ile nie jest się już na wysokim stopniu wytrenowania, to lepiej jest faktycznie zdecydować się, czy chce albo budować masę mięśniową, albo spalać tłuszcz. Jeśli ktoś już wygląda bardzo, bardzo dobrze i naprawdę ma tego tłuszczu mało, to powiedzmy od 8 do 12% i większą masę mięśniową, no to wtedy faktycznie można sobie wejść na takie zero kaloryczne, tam plus minus parę procent i utrzymywać to, jednocześnie starając się skupić na jakichś innych parametrach. Natomiast wszystkie inne osoby jednak powinny się zdecydować, czy chcą budować, czy spalać, bo to jest po prostu lepsze wyjście. Jednak o wiele łatwiej jest dobrać odpowiednią ilość kalorii i trening dla osób, które chcą budować lub redukować, niż u osób, które chcą dokonywać rekompozycji. Więc ja bym raczej skupił się na tym. Black Moral zapytał o budowanie masy w kontekście dużej aktywności typu cardio, czy na przykład bieganie i ciężary. No oczywiście jest tak, że tutaj będą w przypadku oczywiście treningu siłowego i jakiejś formy dużej ilości aerobów, czyli nie wiem, siłownia plus bieganie, siłownia plus rower, siłownia plus basen, siłownia plus rolki, siłownia plus praca fizyczna. Są, jak trzeba to rozpatrywać wielowątkowo. Pierwszy wątek jest taki, że znowu trzeba dobrać odpowiednią ilość kalorii do aktywności. Metabolizm, trening, spontaniczna aktywność ruchowa, efekt termiczny pożywienia itd., itd. Jak najbardziej można budować masę mięśniową, będąc jednocześnie biegaczem albo piłkarzem, ale nie oszukujmy się, te sporty nie idą razem w parze. I teraz ja wiem, że istnieje kilku zawodników profesjonalnych w piłce nożnej, którzy są duzi, ale nawet jakbyście tych dużych, typu Shakiri na przykład, postawili przy kulturystach lub nawet przy dużych gościach z waszych siłowni, to oni będą mali. Dlatego, że to jest jednak tak, że ciało będzie dążyło albo do budowania masy mięśniowej w przypadku trenowania siłowo tylko i wyłącznie, lub do redukcji masy ciała w przypadku wykonywania treningów wydolnościowych. Z tego względu, że każdy maratończyk powie wam, że każdy dodatkowy kilogram będzie wam spowalniał maraton o jakąś określoną jednostkę czasu. Dlatego jednak trenowanie, budowanie masy mięśniowej i bieganie czy maratony nie idą razem w parze, co oczywiście nie znaczy, że nie można tego łączyć, bo ja sam jestem wielkim entuzjastą wszystkich sportów i wychodzę z założenia, że we wszystkim można znaleźć złoty środek. Natomiast jakby znowu trzeba po prostu odpowiednią ilość kalorii zapewnić, żeby ciało miało siły zarówno na treningi siłowe, jak i na treningi aerobowe. Drugi czynnik tutaj to jest zmęczenie. Teraz może być to zmęczenie albo fizyczne, albo psychiczne, może być zmęczenie nerwowe, może być zmęczenie lokalne w przypadku na przykład mięśni kończyn dolnych, może być zmęczenie ogólnoustrojowe w przypadku całego ciała. Więc tutaj oczywiście jest pewna ilość treningów, które można wykonywać, zanim dojdzie się do zmęczenia, które nakaże nam po prostu odpoczynek. To jest, wydaje mi się, nawet większy problem niż wyliczenie ilości kalorii. Z tego względu, że może jednak ciało człowieka ma pewne zdolności do regeneracji, a szczególnie jeśli ktoś na przykład będzie miał bardzo słabą metylację, no to nie będzie w stanie wykonywać wielu treningów w tygodniu. I tak by ta metylacja też stawia granice między ludźmi, którzy potrafią wykonywać 7-10 treningów w tygodniu, od tych, którzy wykonają 3 i są permanentnie zmęczeni. Trzeci czynnik to jest możliwość zapewnienia odpowiedniej regeneracji. No i znowu trzeba pamiętać o tym, że jednak każdy rodzaj wysiłku będzie męczył ciało i trzeba też w odpowiedni sposób plan treningowy skomponować, żeby znowu treningi siłowe, na przykład kończyn dolnych, nie wpływały negatywnie na wytrzymałość tych kończyn dolnych w czasie biegania. Także na pewno Black Moral, odpowiadając ci na pytanie,
można budować w czasie wykonywania treningu maratońskiego, natomiast na pewno jest to bardzo, bardzo trudne. Lisu 2501, czy trening przy zakwasach jest niebezpieczny i dlaczego? Czy trening przy zakwasach jest niebezpieczny? Wiesz co? Nie. Faktycznie kiedyś była taka teoria, która mówiła o tym, że jeśli mam zakwasy na danej grupie mięśniowej, to nie powinien wykonywać treningu tej grupy mięśniowej, bo... I tutaj była podawana cała lista rzeczy, które mogą się wydarzyć. Natomiast no, to nie jest prawda. Dla mnie zawsze najlepszym wyznacznikiem tego, co człowiek może, a czego nie może, jest praca. I teraz przecież no, człowiek żyje po to, żeby pracować, pracuje po to, żeby żyć. No i kiedyś jednak tej pracy fizycznej było więcej. I teraz no, na pewno nie jest tak, że jeśli czuję dolegliwości bólowe w grupie mięśniowej, która była ćwiczona, to że nie mogę jej ćwiczyć. Mogę. Natomiast na pewno trzeba pamiętać o tym, że jeśli dwa czy trzy treningi danej grupy mięśniowej nałożą się na siebie, to nic się złego nie stanie, a nawet można jakby obserwować zwiększoną regenerację czy zdolności tej części ciała do wykonywania zwiększonej aktywności później. Natomiast no jeśli ktoś permanentnie chciałby ćwiczyć codziennie klatę, będąc oczywiście znowu osobą trenującą naturalnie, no to na pewnym etapie może dojść do uszkodzenia tego mięśnia, ale wynikające może bardziej z tych wszystkich skolagenizowaceń, które mogą powstać w danym mięśniu, sztywności, aniżeli samej objętości treningowej. Zwróćcie uwagę na to, że jednak najczęstszym powodem zerwania się mięśni w czasie treningu jest raczej sztywność, nierozciąganie, niedbanie o prawidłową ich mobilność. Także jakby to jest duży problem, no bo jeśli ktoś chciałby regularnie trenować cały czas jedną grupę mięśniową codziennie bez przerwy, no to tu może pojawić się sztywność, która może przyczynić się do jakiegoś uszkodzenia tegoż mięśnia. Natomiast w każdym innym przypadku nie. Także odpowiadając na pytanie Lisu 2501, trening przy zakwasach nie jest niebezpieczny, natomiast na pewno będzie mniej wydajny. Ja u swoich zawodników czasem stosuję taką metodę, że robię im trening danej grupy mięśniowej 3 do 4 dni z kolei, natomiast po nich i po obserwacjach swojej osoby widzę, że to jest trening, który nie jest efektywny. Z tego względu, że o ile można zrobić dwa dobre treningi danej grupy mięśniowej dzień po dniu, to trzeci trening jest bardzo ciężki, a czwarty jest bezsensowny i jest bardzo mało wydajny. W związku z czym jednak trzeba cały czas też pamiętać o tej prawidłowej regeneracji. A wieszałek. Jakie suplementy najlepiej stosować przy budowaniu masy mięśniowej? Oczywiście ja jestem wielkim zwolennikiem suplementów, szczególnie adaptogenów, witamin, minerałów i substancji, które mogą wpływać bardzo korzystnie na zdrowie człowieka. Natomiast suplementy nie są zamiennikiem diety, więc suplementy jak najbardziej można stosować wtedy, kiedy dieta jest dobra. No jeśli chodzi o takie suplementy, które są godne polecenia, które działają, no to na pewno będą wszystkie suplementy białek, węglowodanów, zdrowych tłuszczów. To są takie trzy rzeczy, które na pewno warto jest stosować. No jeśli chodzi o budowanie masy mięśniowej, no to niewątpliwie, słuchajcie, od 1994 roku mamy jeden suplement, który jest królem suplementów, jeśli chodzi o budowanie masy mięśniowej, czyli kreatynę. Kreatyna jak najbardziej jest suplementem bardzo skutecznym. Jego skuteczność potwierdzona, bo w tysiącach niezlicznych badań, więc jak najbardziej kreatynę można stosować. Ewentualnie można stosować jeszcze aminokwasy EAA, czyli niezbędne aminokwasy, które nie mogą być produkowane przez ciało, z tego względu, że to one właśnie są głównym budulcem tkanki mięśniowej. Ewentualnie można wrzucić jeszcze jakąś kofeinę, cytrulinę, beta-alaninę, coś co będzie nam stymulowało i zwiększało poziom energii. Jeśli ktoś lubi, no to argininę i cytrulinę, które będą pompowały. Wiem, że bardzo wielu ludzi to lubi, ale są też tacy, którzy za tym nie przepadają. Adam Grochala, ile powinna trwać masa? Wiesz co, no generalnie budować masę można długo i teraz no hipotetycznie jest to cała periodyzacja, natomiast masę można robić zdecydowanie od 8 do 12 tygodni, hipotetycznie też dłużej. Jakby nie jest to tak, że jest określony czas,
który mówi o tym, że możesz robić masę przez 10 tygodni, a potem ci nie wolno, bo i znowu jakieś hipotetyczne powody, które nakazują ci zaprzestać. Natomiast no, faktycznie jest tak, że ciało zawsze pozwala w pewien sposób na postęp i to zarówno jeśli chodzi o budowanie, jak i spalanie. I potem zawsze jest ta faza plateau, w której co byś nie robił, nic się nie będzie działo. W związku z czym taki optymalny okres budowania masy mięśniowej to jest jednak te 8-12 tygodni, czyli 2 do 3 miesięcy. Potem fajnie jest zrobić jakąś zmianę, nie wiem, minikata na przykład, która da inny bodziec dla ciała, po którym znowu można wrócić do budowania masy mięśniowej, jeśli dla kogoś to jest jednak taki główny cel. Czyli znowu 8-12 tygodni, potem odpuszczamy, regenerujemy się, robimy minikata i znowu można zacząć robić masę mięśniową. Chodzi o to, żeby jednak przy budowaniu dawać różne bodźce, które będą bodźcowały ciało, czy będą mobilizowały ciało do różnych zmian i różnych procesów adaptacyjnych. Słuchajcie, czas nam się kończy, założyłem 45 minut, także dziękuję Wam bardzo wszystkim serdecznie za uwagę. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzach, ja te pytania sobie zapiszę i na pewno je wykorzystam gdzieś w przyszłości. Widzę jednak ten temat budowania masy mięśniowej cieszy się o wiele większą popularnością niż chociażby trening ludzi otyłych, który robiłem ostatnio. Więc bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Zapraszam Was oczywiście do następnych live'ów. Teraz co 2 tygodnie będę je prowadził. Mam nadzieję, że ta wiedza, którą Wam dałem, przełoży się na lepsze treningi Wasze, Waszych podopiecznych, Waszej rodziny. No i życzę Wam wszystkich cudownych, udanych wakacji, fantastycznych treningów. No i mam nadzieję, że zobaczymy się na żywo już wkrótce, gdzieś, kiedyś. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i... do usłyszenia.